Cześć, witajcie, jestem Wojtek, zapraszam was dzisiaj do artykułu, którego tłumaczem jest Zosia, a Sophie odwaliła jak zwykle dobrą robotę, tak jak i inni tłumacze, no nie oszukujmy się, a sponsorem jest Rudy Zdobywca. Artykuł jest o światostatkach. Światostatek to czująca istota o 100 tysiącach umysłach. O stu tysiącach umysłach to cytat wysokiego inkwizytora Bronisława Czewaka. Światostatek to ogromny statek kosmiczny o wielkości przeciętnej planetoidy, który jest zamieszkały przez wysoce zaawansowany humanoidalny gatunek Eldarów. Światostatki podróżują przez pustkę przestrzeni kosmicznej z prędkością podświetlną. Każdy z nich jest samowystarczalnym, niezależnym światem z własną charakterystyczną kulturą. Każdy światostatek zbudowany jest na szkielecie z upiorytu, którego struktura rozciąga się po gigantycznych przestrzeniach statku. Podobne szkielety rozprzestrzeniają się w większości eldarskich konstrukcji oraz maszyn. Rolata jest podobna do naczyń krwionośnych i układu nerwowego żywej istoty. Pompuje życiodajną energię, a także przekazuje psioniczne impulsy, które koordynują wiele funkcji całego statku. W dosłownym znaczeniu światostatek jest żywą istotą, zasilaną przez energię psioniczną i reagującą na bodźce psychiczne. Zawarta w nim moc może zostać przemieniona w światło i ciepło, a większość urządzeń pokładowych nie mogłaby funkcjonować bez siatki mocy psionicznej, która biegnie przez podstrukturę światostatku. Eldarzy nazywają tę siatkę kopułami nieskończoności. Jest to metafizyczna struktura neuronalna wysadzana kamieniami dusz zmarłych mieszkańców światostatku. Coś o historii światostatków przed upadkiem Eldarów przed upadkiem światostatki były ogromnymi handlowymi statkami, na których mieszkały zbiorowiska setek eldarskich rodzin. Misje handlowe poza granice Eldarskiego Imperium zabierały im tysiące lat, z dala od swoich macierzystych planet. Te kolosalne statki kosmiczne przemierzały galaktyki za pomocą pajęczego traktu w celu handlu z wieloma innymi inteligentnymi rasami obcych. Bycie z dala od swoich osiadłych na planetach krewniaków oznaczało, że społeczności ze światostatków... Mm, Rozwinęły silne poczucie niezależności i samodzielności, które uniemożliwiły im popadnięcie w narastającą dekadencję i hedonizm, który ostatecznie wyniszczył ich gatunek. Ponieważ światostatek może powrócić na eldarskie planety zaledwie trzy lub cztery razy w ciągu tysiąca solarnych lat, łatwo im było dostrzec degenerację swoich krewnych, podczas gdy dla Eldarów z planet przemiana była zbyt wolna i stopniowa, aby mogli to sami zauważyć. Gdy zbliżały się ostatnie tygodnie, które doprowadziły do ostatecznego kataklizmu, nazwanego upadkiem Eldarów, kilka światostatków powróciło do serca Eldarskiego Imperium, odkrywając ich światy popadnięte w ruinę i pochłonięte sadystycznymi orgiami, które zwiastowały narodziny Boga chaosu Slanesza. Mieszkańcy światostatków byli przerażeni zmianami w Eldarskim społeczeństwie. Eldarzy, którzy nie poddali się zepsuciu, w tym przede wszystkim prorocy. Chcąc uratować swój lud wezwali na pomoc światostatki. Na każdy z nich załadowano ostatnich zdrowych na umyśle Eldarów z każdej planety ich imperium. Po zebraniu swoich pobratymców dzieł sztuki, roślin, zwierząt i wszelkich pozostałości eldarskiej kultury, kultury, którą można było ocalić, światostatki uciekły poza granice swego macierzystego imperium. Masywna psioniczna fala uderzeniowa powstała po przebudzeniu slanesza, pochwyciła niektóre światostatki i zniszczyła je wraz z planetami. Podczas gdy inne zostały wciągnięte na orbitę wokół nowo powstałego oka grozy. Innym udało się przetrwać tysiące lat, zanim ich ludność wymarła. Reszta do dziś dryfuje po całej galaktyce, a ich dokładna liczba nie jest znana, ponieważ kontakt z nimi i pomiędzy nimi jest trudny i sporadyczny. Przez tysiące lat po upadku aż do dnia dzisiejszego. Czyli 41 milenium, światostatkom udało się przejąć większą część ocalałych członków eldarskiej rasy. Na każdym z nich znajdują się bramy do pajęczego traktu, które łączą światostatki z milionami planet. Ponieważ pajęczy trakt jest labiryntem, niemożliwym do dokładnego odwzorowania, wiele światostatków wciąż jest zagubionych i odciętych od pozostałej eldarskiej cywilizacji. Światostatki znacznie się rozrosły od czasu upadku i są teraz około 10 do 100 razy większe. Zarówno pod względem wielkości struktury, jak i populacji. Światostatki są sztucznymi światami w przestrzeni kosmicznej, z których każdy jest samodzielnym biosystemem, z obszernymi leśnymi i naturalnymi obszarami oraz miastami. Te naturalne części zapewniają tlen i czystą atmosferę dla mieszkańców. Istnieją sektory, które nadal są niezamieszkałe bądź czekają na odbudowę. Rozległe doki kosmiczne mieszczą ogromne eldarskie okręty i floty które są w stanie podróżować przez pajęczy trakt, by w szybkim tempie móc przenieść swoje siły na obszary galaktyki, które znajdują się nawet tysiące lat świetlnych od światostatku. Każdy obywatel jest świetnie wyszkolonym wojownikiem, który bez strachu staje do bitwy w obronie swojego domu. Światostatki posiadają niezależne sfery polityczne i niekiedy współpracują z innymi światostatkami, łącząc siły militarne, bądź w celu handlu lub wymiany wiedzy. Eldarzy, z dzikich światów handlują ze swoimi krewniakami, którzy żyją na światostatkach, jednak są przekonani, że ich mieszkańcy są wciąż zbyt blisko starych powodów dekadencji. Często jednak eldarzy z dzikich światów są militarnie wspierani przez światostatki w obronie przed atakami ze strony orków, mrocznych eldarów, chaosu i ludzi. To tyle, jeśli chodzi o taką charakterystykę światostatków. Przechodzimy do charakterystyki pomniejszych światostatków. I na pierwszy ogień idzie Altansar. Jest to aktualna jego lokacja, jest w segmentum Ultima. Jednostki, jakie tam są, co Aspekt Wojownika, Eksarchowie, Autarchowie i awatar Kaina. Specjalność bojowa nieokreślona, kolorystyka czerwonawa purpura, czerń, kościany kolor. Altansar, mały światostatek, który przetrwał upadek Kaldarów, ale został wciągnięty w oko grozy, a jedynym ocalałym był lord Feniksa Maugan Ra. 10 tysięcy lat później, w 999 roku, 41. milenium, Abaddon Profanator rozpoczął swoją trzynastą czarną krucjatę im materium wypluło swoje koszmarne legiony wprost do świata materialnego, pozostawiając jednocześnie otwartą wyrwę pomiędzy osnową a materium. Maugan Ra przedostał się przez nią i podjął ryzykowne poszukiwania swojego macierzystego światostatku, kiedy go odnalazł, razem z przetrwałymi eldarami wyprowadził statek z oka grozy i poprowadził ich przeciwko siłom chaosu. Nikt z pozostałych światostatków nie powitał ich z otwartymi ramionami. Eldarzy z altansar byli traktowani z otwartą podejrzliwością i wrogością, ponieważ wierzy ono, że nikt nie może pozostać przy zdrowych zmysłach, będąc w domenie chaosu przez tak wiele tysiącleci. To teraz jeszcze raz, bo tu jest coś tu częściowo powtórzone, a to troszkę inaczej. Podczas XIII właśnie czarnej krucjaty Lord Fenixa, imieniem Maugan Ra dowodzi elitarną jednostką mrocznych żniwiarzy oraz czarnych strażników ze światostatku Ultwe i prowadzi ich w głąb oka terroru w poszukiwaniu zaginionego światostatku Altansar. Podczas tej pielgrzymki odnajduje system Belial Hex i pradawny świat Belial 4. Pomimo początkowych zwycięstw i pomocy Arlekinów, demoniczny kontratak zmusza Eldarów do powrotu. Niedługo potem, po zebraniu dodatkowych sił i powrocie, odkrywają dryfujący na orbicie Beliala światostatek Altansar. Eldarzy z Altansar następnie dołączają do swoich braci z Ultwej i pomagają pokonać demoniczne siły oraz uwalniają Altansar, wyprowadzając go z oka terroru, a następnie pod przywództwem Małgan wspomagają imperium w walce z siłami chaosu, kładąc kres Trzynastej Czarnej Krucjacie. Obecnie światostatek Altansar znajduje się gdzieś w pobliżu Terry jednak nie wiadomo, w jaki sposób udało mu się dotrzeć tak blisko serca Imperium, bez odwetu ze strony ludzi. Jacy są znani Eldarzy ze światostatku Altansar? Oczywiście wspomniany Maugan Ra, lord Feniksa i założyciel świątyni Aspektu Mrocznych Żniwiarzy. Znany jest również jako Żniwiarz Dusz. Eee, uratował on właśnie ten świat, światostatek Altansar. A wielu proroków wierzy, że dokonał tego tylko dzięki żelaznej determinacji. Eony spędzone wewnątrz oka terroru na zawsze zmieniły wojowników Altansar. Czerwonawa purpura pancerzy jest hołdem dla ich poległych w obronie światostatku braci. Noszą również czarne elementy na cześć małgan-ra, który uwolnił ich od niebezpieczeństw im materium. Kolejny z światostatek Iltkaithe. Aktualna lokacja, segmentum Obscurus, jakie są tam jednostki, aspekt wojownika, eksarchowie, kaina Specjalność bojowa, piewcy upiorytu. O piewcach upiorytu czytałem jakiś czas temu, znajdziecie ten artykuł u mnie na kanale. Kolorystyka, zieleń i purpura. Ilkait jest jednym z mniej znanych światostatków. Znajduje się blisko Oka Grozy, a mieszkający na nim Eldarzy toczą nieustanną wojnę przeciwko siłom chaosu. Ilkajte z Eldarskiego znaczy wiedza o krwi, może poszczycić się najlepszymi piewcami upiorytu. O ich utalentowanych piewcach mówi się, że potrafią używać swych zdolności nawet podczas bitwy. Ilkajte słynie z bezlitosnych krucjat przeciwko mrocznym bogom. Tradycyjne barwy Ilkajte to zieleń z fioletowymi wykończeniami. Ich runą, symbolem jest wszechwiedzący hełm Eldanesza. Historia Ilkajte rozpoczyna się Wraz z upadkiem Eldarów, jako jeden z ostatnich światostatków, uciekli z upadającego imperium i jako pierwszy doświadczyli mrocznych potrzeptów i pokus chaosu. Ledwie ocaleli z tej katastrofy Asuriani Silkaite, szukając zemsty, poprzysięgli, że zrobią co w ich mocy, aby wyplenić zagrożenie ze strony mrocznych bogów i ich plugawych sług, przez tysiąclecia Ikalte i kalte i kontynuował swoją krucjatę przeciwstawiając się wielkiemu wrogowi na każdym kroku, niezależnie od kosztów, Ilkajte jest gotowy, aby sprzymierzyć się ze swoimi mrocznymi kuzynami z komorach, a nawet z ludźmi, tylko po to, by udaremnić knowania chaosu. Nienawiść Ilkajte do wielkiego wroga podczas tysiącleci zmieniła wygląd wojowników. Ich symbolika oraz postrzępione krawędzie pancerzy przypominają ikony noszone przez drukarzy, co może zostać wyjaśnione tym, że Ilkajte zawarł bliskie więzi z krewnymi z komorach. Kolejnym światostatkiem jest Imelok. Aktualna lokacja segmentum obscurus, jakie tam jednostki, aspekt wojownika, Autarchowie, Awatarkajna, upiorni wojownicy. Specjalność bojowa, czołgi grawitacyjne i eldarskie tytany. O, eldarskie Tytani, to nie wiedziałem, że nawet mają takie coś. Kolorystyka, szary i pomarańczowy. I cytat. Tylko wtedy, kiedy wzbijesz się w poranne niebo na ognistych skrzydłach, zrozumiesz Jastrzębia. Tylko wtedy, kiedy upadniesz krzycząc na tych, którzy wiedzą, że są już martwi, zrozumiesz banshi. Tylko wtedy, kiedy unicestwisz tych, którzy się tobie sprzeciwili, zrozumiesz siłę Smoka. I tylko ten, który podróżował, ale ostatecznie zboczył ze ścieżki, może zrozumieć autarchę. Antrilien, Dziecie zaranne, autarcha i Imelok. Imelok, pomniejszy światostatek. Który znajduje się w segmentum Obskurus, pochodzący z niego Eldarzy, znani są ze swoich najlepszych kowali, silników Waula oraz dużej liczby Tytanów, których wystawiają do walki. Runa Imelok znana jest jako e, Tygiel Dusz. Eldarska legenda mówi o Tyglu Dusz, w którym Bóg Kowal Waul wykuł broń mającą wielkie znaczenie podczas wojny w niebiosach. To właśnie w tym Tyglu powstało 99,1 Mieczy Waula. Dla Eldarów z Imelok runa symbolizuje przekonanie, że los ich rasy wciąż jest zależny od kuźni. Kowale z Imelok od zawsze tworzyli gigantyczne maszyny zniszczenia, przy czym nieustannie zapewniali, że ich twory są wyposażone w najlepsze silniki waula. Wojownicy z tego światostatku na pole bitwy prawie zawsze dostarczani są przez liczne czołgi antygrawitacyjne pod osłoną ognistych pryzmatów. Imelok posiada niewielką ilość upiorotowych. Upiorytowych hmm, konstruktów, a liczne legendy mawiają, że eldarscy kowale z tego światostatku stworzyli nową i niszczycielską broń, bazującą na pustce i napędzaną duszami zmarłych. Urządzenie jest tak przerażające, że sami eldarzy z Imelok jeszcze nigdy nie odważyli się go użyć. Szeptano, że jest tak potężne, iż w ciągu zaledwie kilku terrańskich minut jest w stanie wymordować całe kontynenty i wyrwać dusze wszystkich zmarłych. Jakie są znane wydarzenia, w którym brał udział światostatek? Wojny gorzkiej krwi, data nieznana. Podczas wojen gorzkiej krwi prorokini cienia z północnego smutku zawarła sojusz pomiędzy kabałą z obdartych czaszek prowadzoną przez Archona, Wraskę Malidracha, a wojownikami Imelok pod przywództwem autarchy Kai Anastrena. Prorokini poprowadziła połączone Eldalskie siły przeciwko kultowi, który czcił Nurgla jako swojego boga, podczas... Walk ogromne straty ponieśli zarówno eldarzy, jak i mroczni eldarzy, jednak zamęt, który spowodowali, pozwolił prorokini i jej arlekinom na pokonanie demonicznego mistrza, który przewodził kultowi nurgla. Pięść boga maszyny, 801 rok 41 milenium. Imelok e, odmówili Adeptus Mechanicus przekazania swoich sekretów, wskutek czego doszło do bitwy w zbrojowni Waula. Miliony umarło, nim te kapłani zebrali wystarczające technologii Eldarski, aby zaspokoić swoją nienasyconą ciekawość. Katastrofa na Ingroth, 997 rok 41. milenium. Podczas ścigania arlekinów z cienistego całuna, demon Korna i jego siły zostały zaatakowane przez wojowników z Imelok, którzy zastawili na nich zasadzkę. Niestety było ich zbyt mało, a dowodzona przez półboga wojny Horda Szybko przedarła się przez eldarskie siły i pokarała swoich przebiegłych przeciwników. Reputacja Imelok została zbudowana na dziełach ich kowali. Kolory tego światostatku odzwierciedlają pradawny ubiór braci, bractw kowalskich, pomarańczową powłokę ciepła, przypominającą stopiony metal, i szary węgiel, który rozpalał piece w kuźniach. I w tym momencie skończymy dzisiejszy artykuł. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. A dziękuję e, Sofie za tłumaczenie i Rudiemu za, za sponsoring. E, do następnego razu trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i co tam jeszcze możecie. To już mój palców brakuje e, od wyliczanki. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć, czytał Wojtek.